przewodniczący Janusz Palikot przedstawi pierwszy projekt ustawy, który składamy na ręce pani marszałek, która ogłosiła wczoraj, na wczorajszym expose chęć współpracy przez najbliższe 100 dni. Oddaję głos panu przewodniczącemu. Dodam tylko, że jest z nami również członkini zarządu i nasza kandydatka na prezydenta Wrocławia, prezydentkę Wrocławia, pani Anna Kubica. Proszę państwa, oczywiście przed chwilą poseł Marek Poznański złożył ten dokument. To jest projekt klubu poselskiego Twojego Ruchu Firmy na próbę. Projekt bardzo ważny, projekt pokazujący, że przez 3 miesiące osoba, która zakłada po raz pierwszy działalność gospodarczą, nie płaci żadnych podatków, ubezpieczenia społecznego, dochodowych, z wyjątkiem podatku VAT. To jest tego typu rozwiązanie, to jest bardzo potrzebne dla kogoś, kto ma pomysł na prowadzenie działalności gospodarczej, ma nawet pierwszych klientów, ale zanim klienci mu zapłacą za wykonaną usługę, już ma zobowiązania do ZUS-u, już ma zobowiązania właśnie do Urzędu Skarbowego i bardzo często nie jest w stanie przetrwać tych kilku pierwszych miesięcy. I one powodują, że jak państwo doskonale wiecie, według wszelkich statystyk ogólnoświatowych 90% firm przestaje działać w pierwszym roku swojego istnienia. A z tych 90% firm ponad połowa w ciągu pierwszych kilku miesięcy. I dlatego ta idea firmy na próbę, znana w Wielkiej Brytanii, jest tak kapitalną ideą dla setek tysięcy młodych ludzi, którzy wyjechali do pracy w Wielkiej Brytanii czy w Niemczech, żeby mogli spróbować z tymi pomysłami, które gdzieś tam znaleźli w Europie, w Polsce, mając pewnego rodzaju przepływ finansowy spowodowany opóźnieniem płatności do podatkowych. Ten projekt jest w drugim czytaniu, więc on nie został odrzucony w pierwszym czytaniu, ma ogromne szanse przejścia. Po to go składamy dzisiaj, żeby poprosić panią premier Ewę Kopacz, która zadeklarowała w swoim wczorajszym expose, iż będzie chciała przez 100 najbliższych, 100 pierwszych dni współpracować z całą opozycją, i prawicową, i lewicową, zadeklarowała taką wolę współpracy. Myśmy bez żadnych negocjacji, bez żadnych ustaleń, bez żadnych spotkań, bez niczego. Ja się nie widziałem z Ewą Kopacz od Rady Bezpieczeństwa Narodowego i nie prowadzę z nią ani z nikim innym żadnych rozmów. Nie mam zamiaru wstępować do Platformy, nie wybieram się do Platformy. Będę, jestem i byłem w Twoim ruchu. Ale mimo tego, bez żadnych negocjacji, daliśmy taki kredyt zaufania polegający na tym, proszę bardzo, nietypowo dla partii opozycyjnej popieramy rząd Ewy Kopacz, bo nam się podobało expose. Bo gdybym ja był premierem, wygłosiłbym bardzo zbliżone pod względem merytorycznym expose. Dodałbym do tego część spraw światopoglądowych, których Unii nie było, i trochę innych spraw gospodarczych, ale to byłoby w 30-40% identyczne expose moje jako premiera, jak to, które wygłosiła wczoraj Ewa Kopacz. Dlatego ja nie mogę tego odrzucić. Tam było wiele punktów, wiele spraw zgodnych z projektami klubu poselskiego, z programem Twojego Ruchu. Więc myśmy bez żadnych ustaleń zagłosowali za, traktując to jako dobrą monetę, że po 7 latach rządu Donalda Tuska jest kobieta, jest Ewa Kopacz, że ona będzie właśnie inaczej prowadziła dialog także z opozycją, w ogóle dialog społeczny. I dlatego dzisiaj skłożyliśmy pierwszy projekt takiej naszej właśnie ustawy. Ona jest w tej chwili w Sejmie i liczymy na to, że ona przejdzie. Bardzo nas cieszy również wczorajsza deklaracja pani premier Ewy Kopacz, że ona do końca tej kadencji wprowadzi w życie ustawę o in vitro. No proszę państwa, nawet gdyby się okazało, że nasze wczorajsze poparcie dla gabinetu Ewy Kopacz, było tylko po to, żeby in vitro weszło w życie, o co myśmy od 3 lat bezskutecznie dopraszali się w stosunku do Donalda Tuska i w ogóle Platformy. I gdyby tylko to miało temu służyć, to już warto było wczoraj poprzeć Ewę Kopacz. Oczywiście to będzie sukces także Ewy Kopacz i Platformy w związku z tym, ale także sukces Twojego ruchu, bo żadna inna partia w ciągu ostatnich 3 lat tyle razy nie mówiła o potrzebie wprowadzenia in vitro. I tak jak dzisiaj złożyliśmy projekt firmy na próbę, a wczoraj uzyskaliśmy zapewnienie, że in vitro wejdzie w życie do końca tej kadencji, także jutro, pojutrze, w innych dniach, z wyjątkiem sobot i niedziel, będziemy składali projekty ustaw zbliżone do tego, o czym mówiła pani premier. Bo firma na próbę jest przecież jednym z tematów, które pani premier wczoraj podniosła. Ona mówiła, że trzeba coś zrobić, żeby ludzie mogli łatwiej rozpoczynać działalność gospodarczą. I nie chodzi tylko o sprawy administracyjne, ale także o sprawy kapitałowe, finansowe. Ten projekt właśnie wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom. Byłoby więc bardzo dziwne, gdyby ten projekt nie wszedł w życie. Jeśli po 100 dniach tego typu współpracy, bo z góry też powiem, że jeśli rząd będzie przedstawiał ciekawe projekty, to my inaczej niż normalna opozycja ciekawe projekty będziemy także popierali w ramach tego kredytu 100 dni.
Jeśli po studniach, mimo naszej woli, poparcia rządu w różnych sprawach, zgodnie z naszym programem, ale jednak poparcia, i przy zgłaszaniu naszych propozycji, zgodnych z tezami i z duchem exposé, nie będzie efektów tej współpracy, no to się okaże, że deklaracje pani Ewy Kopacz były tyle warte, co pana premiera Donalda Tuska. Ale wierzę, ponieważ znam ją osobiście, że tak nie będzie. Panie przewodniczący, ale jak mogę popatrzeć, co wczoraj było, to jest jakaś zmiana wizerunku, nowa twarz, nowe otwarcie, o co chodzi? Jestem człowiekiem niewierzącym, nic się nie zmieniło ani wczoraj, ani dzisiaj, ani przedwczoraj, i się pewnie w najbliższych przynajmniej miesiącach czy latach nie zmieni. Jestem człowiekiem niewierzącym, natomiast jak każdy z nas od czasu do czasu mówi Jezus Maria, albo o Boże, bo coś go zaskoczyło, coś go zdziwiło, coś go zszokowało. I czasami też się mówi, żeby naprawdę dać gwarancję, że to jest tak, jak mówię. Rzeczywiście żałuję, że Ewa Kopacz nie rządzi od 2007 roku na bazie tego, co ona powiedziała w tym exposé. No to się dodaje, jak Boga kocha. A przecież to nie jest zabronione dla ateistów czy dla ludzi niewierzących. To jest wyrażenie z języka potocznego, codziennego. Nie oznacza ono żadnej deklaracji wiary. Ja to zrobiłem oczywiście z premedytacją, wiedząc, że to przykuje uwagę, bo chciałem z naciskiem pokazać to, że my dajemy taki kredyt zaufania Ewie Kopacz. Ale to będzie polityka miłości wobec tego nowego rządu? Zamęczymy ich miłością, tak pani chciała usłyszeć te słowa. Pan powiedział, że pan nie wraca do Platformy, ale czy to oznacza też, że wykluczacie jakąś koalicję wyborczą, powiedzmy, biorąc pod uwagę, że ta współpraca układałaby się dobrze? Do 2015 roku, do następnych wyborów nie. To będzie tak, jak w tej chwili zakreśliła to pani premier Kopacz. Współpraca przy poszczególnych projektach. Oni będą jakieś zgłaszali, my będziemy jakieś zgłaszali projekty. Można to nazwać jakąś miękką formą takiego stowarzyszenia czy czegoś takiego, ale ja jestem daniem głównym. Każdy, kto mnie potraktuje jak przystawkę, wcześniej czy później się udła. Nie życzę tego Ewie Kopacz. Po wczorajszej ofercie zakończenia wojny polsko-polskiej dzisiaj politycy PiS-u mówią, że Ewa Kopacz jest, cytuję, 2-3 piętra, politykiem 2-3 piętra niższej niż prezes PiS-u i że prezes PiS-u, że nie zasługuje, żeby prezes PiS-u w jakikolwiek sposób jej odpowiadał. Co pan myśli na ten temat? Oni nie chcą wygrać wyborów. No trzeba być idiotą, żeby mówić coś takiego. Przecież kompletnym idiotą. Znaczy teraz jest ogromna sympatia po stronie Ewy Kopacz. Wygłosiła świetne tezy. Retorycznie tak sobie, ale świetne tezy wygłosiła w wczorajszym wystąpieniu. Ma przed sobą 2-3 miesiące fali, która opadnie lub nie, to będzie zależało od jej talentu. I ktoś, kto chce wygrać wybory tak jak PiS, w tym momencie nie ma żadnego powodu jej atakować. Przeciwnie, popełniał ogromny błąd. Ja od dłuższego czasu mam takie przekonanie, że PiS nie chce wygrać wyborów. Oni chcą cały czas być główną partią opozycyjną. No i taka niemądra, bezmyślna wypowiedź, jak ta, którą pani zacytowała, potwierdza tę tezę. A te działania wasze sugerują, że przestajecie być partią opozycyjną i być może nie. W nowym rozdaniu będziecie partią stowarzyszoną? My jesteśmy partią opozycyjną, nic się nie zmieniło, nie wstępujemy do koalicji. Nie wstępujemy do koalicji, ja nie mówię po wyborach następnych, po 2015 roku. Mogę sobie wyobrazić szeroką koalicję antypisowską z naszym udziałem. Twój ruch jest potrzebny, bo niesie program świeckiego, nowoczesnego państwa. Nie bez powodu Ewa Kopacz wczoraj nie mówiła o sprawach, które ją różnią z twoim ruchem, a nie różnią ją z SLD. Bo sprawy socjalne, o których ona wczoraj mówiła, były bardzo zbliżone do standardu, w którym funkcjonuje SLD. Także też w wielu sprawach z naszym standardem zgodnego. Natomiast ona pominęła konwencję przeciwko przemocy wobec kobiet, związki partnerskie, likwidację funduszu kościelnego, właśnie kwestie in vitro, dopiero w odpowiedzi na moje pytanie tę sprawę poruszyła. I to wyraźnie panu pokazuje, państwu pokazuje, że jest ten obszar spraw, które są w cudzysłowie publiczną własnością twojego ruchu. Ta partia dlatego istnieje, ma samodzielność, odrębność i nie można jej pomylić ani z Platformą, ani z SLD, że jest ten korpus spraw. Ja ubolewam nad tym, że nam się nie udało ze sprawami gospodarczymi, które też mamy, pokazać właśnie tej odrębności. Te 14 miesięcy są po to między innymi i dlatego dzisiaj składamy firmę na próbę, żeby przekonać opinię publiczną, że twój ruch to nie tylko nowoczesne społeczeństwo, świeckie nowoczesne społeczeństwo, ale także nowoczesna gospodarka. Jak nam się to uda, będziemy mieli nie 5, a 12% zarobku. Ale to teraz wygląda tak, że pan poniósł porażkę, odeszli posłowie, no i pan teraz sobie szukuje powrotu Platformy. Nie, nie wracam do Platformy, daję słowo honoru, że do Platformy nie wybieram. Twój ruch jest potrzebny, pozostajemy partią opozycyjną. A co ludzie teraz o tym myślą, jak będą gadali, ile razy już na mój temat różne rzeczy były powiedziane. Jak widać, tam odejścia posłów się, martwię się, ale też nie przeraża mnie to, bo w tym samym czasie do partii wstąpiło kilkaset osób. To jest naprawdę niewiarygodne. Ja się spodziewałem właśnie odejść z partii,
po odejściu tych 12 bodźców, a jest natłok ludzi, którzy mówią, wreszcie nie ma Ryfińskiego, wreszcie nie ma Pękalskiego, wracamy do partii albo wstępujemy do partii. To jest nieprawdopodobne, bardzo korzystne zjawisko. Powiedział pan, że to jest ustawa, którą składacie, projekt tej ustawy, składacie ją na próbę. Czy rozumiem, że macie przygotowane kolejne, które w przypadku zadziałania tego mechanizmu będziecie tak składać? Tak, następną, którą byśmy chcieli złożyć, to jest dwukadencyjność w samorządzie. Od kilku dni prawa strona sceny politycznej PiS i Solidarna Polska przedstawiają to jako własny program. Tymczasem w 2011 roku było to w programie ruchu Palikota. Myśmy dwukrotnie w tej kadencji składali projekty ustaw o właśnie dwukadencyjności w samorządzie, nie tylko w samorządzie, bo także w innych posłów i ministrów i tak dalej, ale głównie oczywiście w samorządzie. No i chcemy tą kolejny raz, po raz trzeci w tej kadencji tę ustawę złożyć, bo ona jest potrzebna, akceptowana społecznie i dziwiłem się Platformie, że nie chciała tego zrobić. Wierzę, że Ewa Kopacz będzie chciała to wprowadzić w życie. Odchodzi profesor Hartman, to oznacza, że z klubu robi się koło Platformy, koło Twojego rodzinu. Nie, Hartman nie był posłem i nie odchodzi, tylko został wyrzucony. Został wyrzucony za skandaliczną wypowiedź. Z tego powodu, że pana żeśmy usunęli, wstąpiło do partii 150 osób. Czyli nie ma problemu, że kolejni posłowie mogą deklarować odejście? Nie. Te 15 osób, które zostało, twardo mówi, że będzie do końca. Tak się umówiliśmy, spotkaliśmy się po tym przykrym dla nas wydarzeniu, kiedy nas opuściło 12 kolegów i daliśmy sobie wszyscy gwarancję, że do końca przyszłego roku, do końca tej kadencji, tego parlamentu, nikt z nas nie opuści klubu. Wierzę, że to są ludzie honoru, że tak będzie.